Dobry, witam w środę 23 listopada 2022 roku słowem, które na ten dzień zostało wybrane. I tak w Psalmie 24 wierszu 7 czytamy. Bramy podnieście swe szczyty, unieście się prastare wrota, aby mógł wejść król chwały. A Ewangelista Jan w rozdziale 1, 12 wierszu pisze o Jezusie o słowie. Tym zaś, którzy je przyjęli, dał moc stania się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Mamy środę, środek ostatniego tygodnia w tym roku. Przyszłą niedzielę rozpoczynamy Adwent. Można powiedzieć, że rozpoczynamy od nowa wspominanie, analizowanie, wsłuchiwanie się w Boże Słowo przez pryzmat tego, co dla nas zrobił Jezus Chrystus. Tekst, który wylosowany został na dzisiaj z Psalmu 24, jak chyba żaden inny, kojarzy nam się już z tym przyszłym okresem, z okresem Adwentu. Podnieście się bramy prastane, podnieście wierzchy. Tekst, który bardzo tak y, nastraja radośnie. Ale chciałbym, żebyśmy na chwilę popatrzyli na niego od strony takiej, powiedzmy trochę architektonicznej. Bardzo dobrze widać to w starych domach. Choć oczywiście skala jest trochę inna z tymi owymi prastarymi bramami. Kiedy popatrzymy na takie stare, kamienne domy, możemy zauważyć, że nad oknem, nad drzwiami znajduje się jeden duży głaz, najczęściej płaski, który podtrzymuje. Całość muru, który znajduje się nad wejściem, nad oknem. Dokładnie tak samo wyglądało to w owych prastarych bramach. Kiedy więc psalmista nawołuje do tego, żeby je podnieść, żeby podnieść szczyty, unieść prastare wrota, to tak naprawdę nawołuje do tego, żeby zdemolować wejście. Tak naprawdę nawołuje do tego, żeby pozbyć się zabezpieczeń przed tym złym światem, który czycha wokół. Bo tam, gdzie wchodzi król chwały, nie ma miejsca na nasze lęki i obawy. Bo uwalnia nas z nich. i doskonale pisze o tym Ewangelista Jan, tym, którzy je. To słowo, które stało się ciałem Jezusa Chrystusa przyjęli, dał prawo stania się dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Przecież stając się dzieckiem bożym, zostaliśmy wyzwoleni do wolności właśnie dzieci bożych. Nie musimy już barykadować się w naszych twierdzach. Dlatego trochę żałuję, że w języku polskim Kościół nazywa się właśnie tym słowem. Na przykład w Grecji jest zupełnie inaczej. Bo jego rdzeń pochodzi od e, włoskiego castello, zamek, twierdza. A przecież to bramy piekielne nie zmogą kościoła, a nie na odwrót. Dlatego chciałbym nam życzyć, w tym czasie, oczekiwania na króla. Abyśmy mogli zdemolować nasze bramy, abyśmy mogli zdemolować nasze mury, bo nie musimy się go bać. Ale z Nim i w Nim możemy wkraczać w rzeczywistość, która jest wokół nas. Chciałbym Ci życzyć, abyś jako Boże dziecko mógł iść do świata i tam zanieść Ewangelię o Królu, który chce wejść i który chce zdemolować mury, jakie są między nami. Dobrego dnia. Z Bogiem.